Dzień dobry. Dzień dobry. Ale mamy warunki, co? Ale słuchajcie, rzadko jest tak, żeby nie było nic. Zawsze jest coś, więc cieszmy się z tego, co mamy, bo jak był upał, to narzekaliśmy. Spadł deszcz, też narzekamy, więc zmieńmy to i cieszmy się z tego, co mamy. Cieszmy się z tego, że jesteśmy tutaj razem, że nie jesteśmy poza namiotem, ale w namiocie. Myślę, że musimy zacząć już. Minęła już godzina 18. Dzisiaj ostatni wykład pani Beaty. Będą jeszcze wykłady w kolejnych dniach, ale dzisiaj pani magister Beata Śleszyńska ma dla nas ostatni swój wykład. Pani Beata jest specjalistą do spraw promocji zdrowia, wykładowcą Wyższej Szkoły Medycznej i przedstawi dzisiaj temat, jak zadbać o tarczycę. Więc spróbujmy, jeżeli będzie zbyt głośno, no to chyba będziemy musieli przerwać, ale myślę, że możemy spróbować. Czy ja jestem teraz słyszalny na końcu namiotu? Tak? Dobrze, więc Beatko, musisz mieć mikrofon blisko i mówić głośno i wyraźnie i wtedy będzie dobrze. Właśnie tego się obawiam, czy będę dobrze słyszana, bo mój głos niestety od kilku dni jest nadwyrężony, ale mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość poprowadzić ten wykład. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Te oklaski dodają mi otuchy i siły w gardle. Drodzy Państwo, dzisiaj kolejny nasz temat z zakresu dbałości o nasze zdrowie, o profilaktykę, która jest istotna, bo zdecydowanie lepiej jest zapobiegać chorobom niż leczyć. I dlatego chciałabym, abyście Państwo rozumieli to, co chciałabym przedstawić poprzez te moje prelekcje, abyście zrozumieli, że lepiej wprowadzać drobne zmiany w swoim stylu życia po to, by zapobiegać różnym dolegliwościom. Ale dzisiaj konkretnie zwrócimy uwagę na pracę tarczycy. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnich latach coraz większa liczba osób, szczególnie kobiet, chociaż mężczyźni również, zdradza objawy niedoczynności tarczycy, czy nadczynności, czy choroba Hashimoto. Coraz częściej dotyka to również ludzi młodych. O dziwo. Pierwsze objawy z reguły są ignorowane. Spowolnienie metabolizmu, które wyraża się na przykład w przyroście paru kilogramów, często zwalamy na błędy dietetyczne, prawda? Albo to, że jesteśmy zmęczeni. Co robimy wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni? Pijemy kawę, tak, żeby pobudzić się, albo pijemy napój energetyzujący, który ma właśnie dać tego przysłowiowego kopa, żebyśmy mogli funkcjonować normalnie, tak? Więc łatwo w takich momentach sięgnąć po kawę, po napój, który ma nam właśnie dodać troszeczkę więcej energii, po słodycze, ale z reguły nie myślimy o tym, że może coś rzeczywiście szwankować w samej tarczycy. Tarczyca jest jednym z tych gruczołów, którego praca wpływa dosłownie na cały organizm. Kiedy szwankuje tarczyca, widać to niemalże wszędzie. Żaden organ nie pozostaje wolny od wpływu zaburzeń jej pracy. Pojawiają się na przykład zaburzenia rytmu serca, gorzej działają jajniki, u pań miesiączki mogą pojawiać się nieregularne, obfite, bolesne. Skóra staje się taka sucha, wrażliwa, traci dobrą kondycję. Włosy są w gorszym stanie, wypadają, są bardzo cienkie. Różne objawy. Tak więc, drodzy Państwo, na szyi każdego z nas, ukryta pod skórą, znajduje się tarczyca. No chyba, że ktoś już jej nie ma. I nieprawidłowa praca tarczycy
może mieć wpływ na wiele aspektów naszego życia, łącznie z nastrojami. To, jak się czujemy, jakie są nasze emocje, jak sobie radzimy z różnymi życiowymi również sytuacjami. Kiedy tarczyca choruje, to czy boli? Raczej nie. I co ciekawe, długo też nie daje o sobie znać. Ale chorób tarczycy, czy niedoczynności, czy nadczynności, czy choroby Hashimoto, choroby Graversa-Basedowa, nie wolno lekceważyć. I dzisiaj będziemy mówili o tym, co to jest tarczyca, jak pracuje i jak wzmocnić pracę tarczycy. Ten wykład jest wykładem profilaktycznym, nie jest wykładem stawiania diagnozy komukolwiek, bo nie o to chodzi. Jeżeli Państwo podczas tego wykładu zorientujecie się, że rzeczywiście warto zmierzyć sobie poziom hormonów tarczycy, myślę, że zdecydowanie warto, żeby zobaczyć, czy te objawy, które mamy, mogą potwierdzać chorobę tarczycy. Więc, drodzy Państwo, zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego pytania. Co to jest tarczyca? Tarczyca jest niewielkim, ważącym zaledwie 30 gramów gruczołem, który położony jest u podstawy szyi pomiędzy krtanią a tchawicą. Składa się z takich dwóch symetrycznych płatów, które połączone jest wąskim pasmem tkanki gruczołowej. Gdyby tak właśnie rozłożyć te płaty i odrysować, to tarczyca kształtem przypominałaby motyla. Tak? Jestem dobrze słyszana? Ma wielkość zaledwie dużego motyla i kształtem go nawet przypomina. Niewielki ciężar, nie przekraczający 30 gramów, tarczyca gruczoł, który wydziela do krwi hormony, których znaczenie można porównać do mocy potężnych silników, w jakie wyposażone są odrzutowce. Wiecie Państwo, odrzutowiec nie unosi się w górę, gdyby nie moc silników, prawda? Dzięki tym hormonom zyskujemy napęd do życia, a organizm może prawidłowo się rozwijać. Tarczyca jest bardzo dobrze unaczyniona. Przez każdy gram jej tkanki przepływa w ciągu minuty aż 5 litrów krwi i wytwarza takie hormony. Mam mówić dalej? Tak? Może chwileczkę poczekam. Drodzy Państwo, więc będę kontynuowała, dobrze? Postaram się mówić bardzo głośno, ale też nie chcę, żebyście Państwo nie byli zmęczeni moim głosem. Ale tarczyca wytwarza hormony, takie jak trójodotyroninę, w skrócie nazywamy to T3, tyroksynę T4 i kalcytoninę. Niedobór kalcytoniny powoduje zbyt małą ilość wapnia w kościach, co może doprowadzać do osteoporozy. Faktycznie ta kalcytonina to wpływa na metabolizm i gospodarkę wapniowo-fosforową organizmu. W moim wykładzie dzisiaj chciałabym większą uwagę skupić się na tych dwóch hormonach, na trójodotyroninie i tyroksynie. Ale zanim tak szczegółowo, to jeszcze powiedzmy sobie, czym są hormony. Bo to też jest bardzo ważne pytanie po to, żeby zrozumieć pracę tarczycy i to,
jak ważna jest właściwa gospodarka hormonalna. Więc hormony są związkami chemicznymi o ogromnym znaczeniu dla organizmu. Są wydzielane przez gruczoły do krwi, gdzie wpływają na czynności różnych komórek i pod względem budowy chemicznej hormony są różne. One na przykład mogą być podobne do tłuszczów, na przykład sterydy, albo do białek, na przykład insulina. Insulina jest hormonem, który między innymi ma za zadanie regulować poziom glukozy we krwi. Zobaczcie Państwo, że hormony wytwarzane są ze składników dostarczanych wraz z pożywieniem. Dlatego dieta odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu tak zwanej gospodarki hormonalnej w organizmie. Czyli jeżeli organizm jest niedożywiony, ma mniej składników odżywczych, witamin, soli mineralnych, to tarczyca będzie szwankować, nadnercza mogą szwankować, cała gospodarka hormonalna może być zachwiana. Dlaczego? Dlatego, że hormony wytwarzane są ze składników odżywczych, a te składniki odżywcze w jaki sposób nasz organizm pozyskuje? No z tego, co my mamy na talerzu, prawda? Więc już mamy bardzo ważną informację. To, jak się odżywiamy, ma istotny wpływ nie tylko na nasz mózg, o czym wczoraj rozmawialiśmy, nie tylko o tym, że odżywia nasze inne narządy, ale również ma istotny wpływ na gospodarkę hormonalną. Postawię jeszcze takie jedno pytanie. Co może sprawić, że nasze hormony zaczynają szaleć, że nie ma tej równowagi hormonalnej? To pytanie do Państwa. Tak, mogą na przykład leki spowodować, prawda? Mogą zaburzyć gospodarkę hormonalną. Ale co jeszcze? Zły sposób odżywiania również, prawda? Stres. Mała aktywność fizyczna, wiele czynników. Drodzy Państwo, tak naprawdę odpowiadając na to pytanie, mogę bardzo króciutko odpowiedzieć. Wszystko może wpłynąć na nierównowagę hormonalną w naszym organizmie. Na przykład tyroksyna, która produkowana jest przez tarczycę, jeżeli jest zaburzenie produkcji tyroksyny, to może zmniejszyć metabolizm komórek, bo tyroksyna przyspiesza metabolizm komórek, stymuluje również spalanie tłuszczu i wytwarzanie energii. Jeżeli mamy zaburzenie właśnie wytwarzania tego hormonu, to człowiek jest zmęczony, jest taki słaby, przybiera na wadze, skóra staje się taka bardzo sucha, szorstka, wiele różnych symptomów. Więc ta równowaga hormonalna jest istotna, zwłaszcza płeć piękna jest dużo bardziej wrażliwa i podatna na zmiany hormonalne. Drodzy Państwo, ale niestety większość osób nie słucha sygnałów swojego organizmu i zamiast pozwolić, by organizm wrócił do równowagi hormonalnej przy wsparciu takich naturalnych sił, bo organizm ma wiele mechanizmów obronnych i naprawczych, to wszelkie symptomy nierównowagi hormonalnej są na przykład jakby łagodzone, ale to nie jest do końca powiedziane tak, przez syntetyczne leki, a pierwotna przyczyna nierównowagi hormonalnej wciąż zostaje nienaruszona, bo tak naprawdę wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak znaczącym i skomplikowanym tematem jest równowaga hormonalna,
A to między innymi hormony są odpowiedzialne za symptomy takie jak nerwowość, brak libido czy odporność na stres. Faktycznie symptomy, które wskazują na nierównowagę hormonalną, to zmiany nastroju, problemy ze snem, zmęczenie, niepłodność, przybieranie na wadze, wypadanie włosów, nadmierne owłosienie, niskie libido, uderzenia gorąca. Więc wiele różnych symptomów. I zanim jeszcze zwrócę Państwa uwagę na samą tarczycę, to słów kilka o tym, co może wpłynąć na nierównowagę hormonalną. Już sobie tu troszeczkę tutaj powiedzieliśmy, prawda, że stres. Zobaczcie Państwo, głównie ten stres chroniczny, czyli przewlekły. Wczoraj mówiliśmy sobie, czym jest chroniczny stres, czyli to, co wewnętrznie przeżywamy, coś, co trwa długo w naszym życiu, tak? Nie godzimy się z utratą kogoś najbliższego, tracimy pracę, tracimy w wyniku różnych zdarzeń męża, żonę, dziecko, przeżywamy ból rozstania, ból niekochania, wiele różnych problemów. To wiąże się z tym, że w naszym organizmie może dochodzić do zmian hormonalnych. Dieta, czyli niewystarczająca ilość składników odżywczych, następują niedobory, bo na pierwszym spotkaniu powiedziałam Państwu, że faktycznie większość z nas jest jesteśmy przekarmieni, ale niedożywieni, dlatego że jemy zbyt śmieciowe, przetworzone jedzenie. No to, że nie pracują właściwie nasze jelita, mogą mieć również wpływ na to, że ta gospodarka hormonalna jest zachwiana. Na przykład serotonina, hormon, który odpowiada za nasze uczucie szczęścia, prawda, o czym wczoraj mówiliśmy, w 80% jest uzależniona od tego, jak pracują nasze jelita. Jeżeli mamy złą dietę, która składa się głównie z produktów słodkich, tłustych, to faktycznie jakość naszej flory bakteryjnej będzie na tyle słaba, że będziemy mieli różne problemy, między innymi problemy hormonalne, dlatego że nasz organizm będzie słabo pozyskiwał różne składniki odżywcze. Dodatkowo, jeżeli stosujemy leki czy antybiotyki, a nie dostarczamy probiotyków, to flora bakteryjna na tyle jest zniszczona, że będą problemy w przyswajaniu i również wytwarzaniu hormonów. Drodzy Państwo, właśnie niewystarczająca ilość i jakość snu może też wpłynąć na nierównowagę, brak lub nadmiar ruchu. Zobaczcie Państwo, to, że ktoś jest nieaktywny fizycznie, to może i większość z nas uprawia mniej, poświęca mniej czasu na aktywność fizyczną niż powinien, ale również to, że ludzie spędzają godziny na siłowni, to też nie jest dobrze, dlatego że zawsze to wprowadza organizm tak zwaną nierównowagę hormonalną. Wytwarzają się w większej ilości na przykład testosteronu niż powinny być w normie. Przyjmowanie na przykład syntetycznych hormonów. To jest taki paradoks, bo z jednej strony chcemy sobie pomóc i przyjmujemy syntetyczne hormony, ale z drugiej strony właśnie możemy nie zawsze kontrolować i powiedzmy jednego hormonu będzie więcej w organizmie, a drugiego mniej. Na przykład detoks, czyli oczyszczanie organizmu, to też wpływa na nierównowagę hormonalną. Ja nie chcę powiedzieć, że powiedzmy oczyszczanie organizmu od czasu do czasu, czy taki dłuższy detoks jest zły, ale zawsze musimy pamiętać o tym, że równowaga hormonalna może być zachwiana. Na przykład leptyna jest takim hormonem, który jest jak znak stop. Tak, jak znak stop widzimy, to zatrzymujemy się. Więc leptyna w naszym organizmie jest odpowiedzialna między innymi za to,
że jeżeli jemy posiłek, to daje ona nam uczucie sytości. Wiecie Państwo, to jest bardzo ciekawe, że poziom tej leptyny wzrasta nie wtedy, kiedy siedzimy przy stole i jemy i jeszcze czujemy, że chcemy coś jeść, ale już jesteśmy najedzeni i pakujemy dodatkową porcję. Odchodzimy od stołu z takim pełnym żołądkiem i mówimy, teraz jesteśmy najedzeni. Faktycznie leptyna pojawia się gdzieś około 15-20 minut po zjedzeniu, odpowiedni poziom leptyny pojawia się 20 minut po zjedzonym posiłku. Więc jeżeli zjadamy posiłek, faktycznie musimy odejść od stołu z lekkim niedosytem. Nie tak, żeby mieć uczucie ciężkości po zjedzeniu posiłku, że już jesteśmy najedzeni, już nie możemy nic zjeść. Najlepiej jest, kiedy odchodzimy z lekkim niedosytem. Drodzy Państwo, więc przechodzimy teraz do samej tarczycy, do tego, jak ona funkcjonuje. Po tym krótkim wstępie, myślę, że bardzo istotnym, abyśmy też zrozumieli to, jak możemy wzmocnić pracę tarczycy. Więc nieprawidłowa ilość hormonów tarczycy może polegać na ich niedoborze i mówimy wtedy o niedoczynności tarczycy lub ich nadmiarze i taki stan nazywamy nadczynność tarczycy. Drodzy Państwo, pomyślmy sobie tylko, rodzimy się ze zdrową tarczycą. Czyż nie jest też naturalnym prawem mieć ją zdrową do końca życia? Oczywiście, że jest, prawda? Dlaczego zatem dzieje się tak, że organ ten zaczyna szwankować w jakimś momencie życia? Co było takim wyzwalaczem, który spowodował takie zmiany? Jakie procesy metaboliczne uległy zaburzeniu i dlaczego? Nie wiem, czy Państwo zastanawialiście się nad tym, ale ja tak, bo rozmawiając z różnymi osobami, z pacjentami, wiem o tym, że wiele osób ma problem. Nawet ja sama miałam problem swego czasu z niedoczynnością tarczycy i szukałam rozwiązania dla siebie. I wiecie, odpowiadając na to pytanie, na to długie pytanie, co było takim wyzwalaczem tego, że moja tarczyca źle zaczęła funkcjonować, doszłam do wniosku, że był to stres. I to we wszystkich trzech odsłonach, zarówno ten stres emocjonalny, chemiczny, jak i fizyczny. Stres powodował zachwianie całej równowagi hormonalnej, głównie z powodu nadmiaru kortyzolu, hormonu, który wytwarzany jest przez nadnercza. I wyczerpanie nadnercze, nadmierne wyczerpanie nadnercze. Stres też powoduje wzmożone zapotrzebowanie na różne składniki odżywcze. Więc jeżeli prowadzimy bardziej stresowe życie, stresogenne życie, to potrzebujemy zwrócić szczególną uwagę na to, co jemy, aby to, co jemy, dostarczało nam różnych właściwych, wartościowych składników odżywczych. Dlatego, że jeżeli następują niedobory, to spirala tych problemów się nakręca i możemy mieć wielki problem. Drodzy Państwo, chciałabym, abyście spojrzeli na tą infografikę. Czynniki, które wpływają na funkcję tarczycy, bo jeżeli zrozumiemy tą infografikę, to myślę, że będziemy mieli odpowiedź na to, jak zadbać o tarczycę, co zrobić, aby nie pojawiały się te problemy, czy niedoczynności, czy nadczynności, czy choroby Hashimoto, która jest o podłożu autoimmunologicznym, a choroby autoimmunologiczne głównie są wywołane czynnikiem stresogennym. Zobaczcie Państwo, czynniki, które tu mamy tarczycę. Może ja tutaj podam wskaźnik, zaraz zobaczę, gdzie ten, o, tutaj jest ten wskaźnik. Drodzy Państwo, tutaj mamy
tarczycę. Tak, to jest ten nasz motylek, który, który waży około 30 gramów. Tarczyca i podwzgórze, przysadka mózgowa są ściśle ze sobą powiązane zależnościami hormonalnymi. Tarczyca nie działa sobie sama. Ona jest powiązana zależnościami z podwzgórzem i przysadką mózgową. I produkcja hormonów w tarczycy, tak, odbywa się pod wpływem wydzielanego przez przysadkę mózgową i pod kontrolą podwzgórza hormonu, który nazywamy tyrotropinę, czyli w skrócie TSH. Często jak badamy sobie poziom hormonów tarczycy, to jest to podstawowe badanie, prawda? I tarczyca pod wpływem tego hormonu produkuje, tutaj mamy, tyroksynę T4, która z kolei przekształcana jest w RT3 oraz T3, czyli trójjodotyroninę. I to właśnie trójjodotyronina jest tym właściwym hormonem pobudzającym metabolizm naszego organizmu. Dlatego istotne znaczenie w naszym organizmie ma przemiana, jakiej tyroksyna podlega w tkankach. Już nie będę tłumaczyła, w jaki to sposób się dzieje. Faktycznie poprzez odjodowanie tyroksyny powstającej w tarczycy tworzy się trójjodotyronina i biologicznie nieczynna odwrotna trójjodotyronina, czyli to RT3. I drodzy Państwo, przypatrzcie się na czynniki, które zwiększają naślającą konwersję tyroksyny, czyli T4, do RT3, do tej biologicznie nieczynnej trójjodotyroniny, zamiast do tego właściwego hormonu trójjodotyroniny. Czyli zobaczcie Państwo, co mamy po tej stronie. Te czynniki, które zwiększają tą przemianę T4 do RT3. Co jest na pierwszym miejscu? No, podwyższone poziomy hormonów stresu, czyli stres, czyli to, co wewnętrznie przeżywamy, z czym trudno jest nam się pogodzić, poukładać w głowie, tak? To urazy, niska podaż kalorii w diecie, czyli osoby, które się odchudzają i stosują jakieś drakońskie diety, albo długo poszczą, chociaż post nie jest zły, ale zawsze musimy wiedzieć, że dochodzi do pewnej nierównowagi hormonalnej. Czyli jeżeli ktoś się odchudza, to ja zawsze proponuję, aby ta ilość kalorii była odpowiednia do wieku, do płci, do tego, jaką aktywność wykonujemy, zamiast do tego, by drakońsko obniżać zawartość kalorii w diecie. A głównie te diety odchudzające, które bardzo często odchudzają nasze portfele, nie odchudzają nas samych, bo odchudzamy się, tracimy 5 kg, ale po tygodniu no, chce nam się jeść, prawda? Więc wracamy do tych zwyczajów i niestety zjadamy wtedy większą ilość kalorii, a organizm nie jest w stanie tak szybko przyzwyczaić się do zmian. Co jeszcze? Różne dysfunkcje organów wewnętrznych, nerki, wątroby, niektóre leki czy infekcje. Zobaczcie Państwo teraz na czynniki, które hamują prawidłowe funkcjonowanie hormonów. To jest co? Znów stres. To są infekcje, fluorek, który wypycha nam jod. Toksyny, które bardzo często są i w kosmetykach, w chemii, w jedzeniu i choroby autoimmunologiczne, na przykład celiakia. A czynniki, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania hormonów, to są przede wszystkim no, czynniki związane z tym, co my jemy.
drodzy Państwo, czyli dostarczanie tych wartościowych składników odżywczych, czyli witamin i minerałów, bo mamy tutaj żelazo istotne, jod, tyrozyna, czyli ten aminokwas, o którym wczoraj rozmawialiśmy w odniesieniu do naszego mózgu, prawda? Tyrozyna w tych nasionach, w dyni, w nasionach chia, w siemieniu lnianym, w nasionach strączkowych, więc to jest wartościowe źródło tyrozyny. No cynk, selen i witaminy E, B2, B3, B6, witamina C i również witamina D. Czynniki, które zwiększają nam tą przemianę T4 do T3, może tym wskaźnikiem pokażę Państwu, gdzie jesteśmy w tej chwili, więc to jest tutaj, tak? Więc co mamy? Mamy pojawiający się znów tutaj selen i cynk. Ja za chwileczkę powiem Państwu troszeczkę o tym cynku. Oczywiście selen i cynk pozyskujemy skąd? No możemy sobie pójść do apteki i kupić syntetyczne minerały. Możemy? Możemy. Ale najlepszą formą pozyskiwania cynku i selenu to są te produkty, które zawierają dużą ilość cynku i selenu. No i drodzy Państwo, również wszystko rozbija się o to, jakie hormony docierają do samej komórki, prawda? Bo te RT3 i T3 rywalizują o miejsce wiązania w samej komórce, bo faktycznie to RT3, ta odwrotnie biologicznie nieczynna trójjodotyronina, między innymi zmniejsza wydajność procesów metabolicznych zachodzących na poziomie komórkowym. I stąd mogą się pojawiać właśnie te braki energii, przyrost masy ciała. Nawet jeżeli ktoś je mało i mówi, jem mało, a moja waga rośnie, prawda? Więc tutaj mamy witamina A, ćwiczenia fizyczne i znów pojawia nam się cynk. Drodzy Państwo, idziemy teraz jeszcze dalej. Objawy przy niedoczynności tarczycy, no już sobie niektóre tutaj symptomy powiedzieliśmy, ale uczucie zmęczenia, senność, wypadanie włosów, nietolerancja zimna, tak, innym jest ciepło, a my zakładamy sweter, tak, szczególnie kiedy jest no, chłodniej, ale zimne stopy i zimne dłonie, to też jest taki bardzo powszechny symptom. Nieregularność wypróżnień, przybieranie na wadze, chociaż znam takie osoby, które mając niedoczynność tarczycy nie przybierają na wadze, więc to nie jest tak, że wszystkie te symptomy musimy mieć, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że osoba nie przybiera na wadze, a ma problem z niedoczynnością. Opuchnięte worki, prawda, znaczy opuchnięte opuchnięcia, worki i zasinienia pod oczami, nieregularność cykli, objawy napięcia przedmiesiączkowego, krwawienie, które staje się obfite i bolesne, nerwowość, pojawiają się problemy ze snem, stany depresyjne. Drodzy Państwo, ostatnio są potwierdzone badania, które korelują niedoczynność tarczycy ze stanami depresyjnymi. Czasami osoba lecząc się na depresję nawet nie wie o tym, że może mieć też problem z samą tarczycą. No i problemy z jasnością umysłu, pamięcią, uwagą, to są takie już drastyczne objawy, które pojawiają się przy nieleczonej tarczycy. Jeżeli chodzi o nadczynność tarczycy, tutaj z kolei nadczynność tarczycy, w której dochodzi do zwiększonego wydzielania hormonów tarczycy, i powoduje, że człowiek zaczyna się czuć taki roztrzęsiony, taki zdenerwowany. No i pojawiają się różne symptomy, jak na przykład trudności ze snem. Tam przy niedoczynności również mieliśmy problemy ze snem, prawda? Takie osłabienie siły mięśniowej. Znam pewną kobietę, która miała problem, i to młoda kobieta, 40 parę lat, miała problem wejść po schodach na piętro swojego domu.
miała takie osłabienie napięcia mięśniowego, zwłaszcza właśnie w udach. Drżenie, nadmierne pocenie się, nietolerancja ciepła, uczucie szybkiego i nierównego bicia serca, też często się pojawia właśnie to, ten symptom. Utrata masy ciała przy wzmożonym apetycie. Widzicie Państwo, tam mieliśmy przybieranie, tutaj z kolei jest utrata masy ciała. Tam były zaparcia, tutaj mamy biegunki, bóle głowy i zaburzenia cyklu miesiączkowego u pań. Drodzy Państwo, więc to tyle informacji, jeżeli chodzi o objawy. Teraz co my możemy zrobić? Bardzo prosty sposób, jak wspomóc pracę tarczycy. Dosłownie kilka porad. Więc zaczynamy od tego, że potrzebujemy czego? Potrzebujemy witaminy D3. Okazuje się, że ludzie z nadwagą i niedoczynnością tarczycy mają z reguły bardzo niskie poziomy witaminy D3. Natomiast jest ona potrzebna, bardzo potrzebna naszej tarczycy. Ona chroni również przed rakiem. Niestety w ostatnich latach coraz większa ilość osób zwraca uwagę, znaczy niestety, powiem stety, żeby suplementować witaminę D3. I to jest bardzo istotne. W okresie jesienno-zimowym, wczesną wiosną ta witamina powinna być podawana. W okresie letnim zazwyczaj nie musimy, jeżeli mamy odpowiedni poziom witaminy. Ale przy niedoczynności może się tak zdarzyć, że musimy suplementować witaminę D3 przez cały rok. Ale oczywiście o tym decyduje lekarz. Co jeszcze, drodzy Państwo? Jod. Jod jest bardzo ważnym pierwiastkiem, dlatego że to jest takie paliwo dla tarczycy. I niedobór jodu powoduje niedoczynność tarczycy. Powoduje również powiększenie rozmiarów tarczycy i powstanie wola. Takie również spowolnienie umysłowe. I w niektórych rejonach, szczególnie oddalonych od morza, może wystąpić niedobór jodu. A jeżeli jeszcze nie stosujemy suplementacji jodu lub żywności, która jest bogata w jod, to możemy mieć niedobór. Co więcej, takie pierwiastki jak fluor, chlor czy brom mogą wypierać jod. A my mamy fluoru, chloru i bromu pod dostatkiem. Pod dostatkiem, bo jak pójdziecie sobie Państwo na basen, to woda jest jaka? Chlorowana. W kranach woda jest chlorowana. Mamy pastę z fluorem, mamy środki czystości z chlorem. Myślicie Państwo, że my tego nie wdychamy? Że nasza skóra nie wdycha tego? Owszem, wdychamy. Dostarczamy do naszego organizmu właśnie te pierwiastki, które są wypychające, są antagonistami samego jodu. I dlatego mamy większy problem właśnie z dostarczaniem jodu. Tak więc, drodzy Państwo, jeszcze parę słów na temat wola, bo przy niedoczynności tarczycy może pojawiać się tworzenie wola. I niektóre osoby mówią, więc są takie produkty spożywcze, jak na przykład kapusta, brokuły, wszystkie te produkty krzyżowe, tak, te z grupy kapustnych. I przy niedoczynności tarczycy, jak również soja, produkty sojowe, są niewskazane, dlatego że właśnie one są wolotwórcze. I te osoby, które mają niedoczynność tarczycy, z reguły powinny spożywać tych produktów zdecydowanie mniej. I tak powinno być. Chyba że mamy odpowiedni poziom jodu.
to raczej nie powinno to powodować, że będzie tworzyło się wolę. Ale musimy być mimo wszystko ostrożni i te produkty wolotwórcze powinny być spożywane, ale w mniejszych ilościach. Drodzy Państwo, selen, niedostateczny pierwiastek, niedoceniony, przepraszam, pierwiastek, a tak szalenie ważny w przyswajaniu jodu. I występuje naturalnie w dużych ilościach, na przykład w pestkach dyni. I wczoraj o tych pestkach dyni sobie mówiliśmy, prawda? Tutaj w książce, którą napisałam, Kuchnia w trosce o Twoje zdrowie, macie Państwo świetny przepis na pasztet z pestek dyni. Możecie robić niemalże raz w tygodniu, stosować do kanapek, do obiadów, czy pestki, same pestki spożywać, więc pestki dyni nie tylko zawierają te bardzo ważne kwasy tłuszczowe, o których sobie wczoraj mówiliśmy, czy o tych aminokwasach, ale również te związki selenu. Jest on niezbędny do przemiany hormonów tarczycy i również chroni organizm przed tak zwanym stresem oksydacyjnym. Ważne, drodzy Państwo, utrata selenu może nastąpić poprzez długie gotowanie w dużej ilości i zbyt długie przechowywanie różnych produktów. Źródła selenu, oprócz orzechów brazylijskich, które są dosyć drogie, pestki dyni, to zboża, cebula, kukurydza, orzechy, tam również jest duża ilość selenu. Co jeszcze? Magnez, który również jest niezbędny do przyswajania jodu. Podczas stresu dochodzi do zwiększonej ilości utraty magnezu z moczem. Magnez znajduje się w bananach, w roślinach strączkowych, w ciemnym pieczywie, w zielonych warzywach, więc wszelakie tutaj produkty pochodzenia roślinnego. No i witamina C też jest bardzo istotna w tym, aby nasza tarczyca mogła dobrze pracować. Czego powinniśmy unikać? No sami widzicie Państwo. Chociaż tak pięknie, apetycznie wyglądają te słodycze, te pączki, ale musimy unikać przetworzonej żywności, przetworzonych węglowodanów jak ognia, bo są to produkty nieodżywcze, które nie dostarczają nam tych składników odżywczych, a wręcz przeciwnie, przeszkadzają prawidłowej pracy tarczycy. Co jeszcze? Czego powinniśmy unikać, drodzy Państwo? No, unikamy chemikaliów w domu, dlatego że chemikalia mają głównie związki chloru w składzie i są dla tarczycy szkodliwe. Ja miałam taki zwyczaj, że szorowałam swoją podłogę z płytek i fugi pomiędzy tymi płytkami chlorem, czystym chlorem, więc dodawałam do wody dużą ilość chloru, wylewałam taką cienką warstwę tej wody, czekałam, a później szorowałam. A że mam ogrzewanie podłogowe, to możecie Państwo sobie wyobrazić, ile chloru sama wdychałam. No i niestety moja tarczyca w pewnym momencie powiedziała dość. I kiedy zrozumiałam to, przestałam używać chemikaliów w domu. Ocet, soda oczyszczona lub takie bardzo neutralne, niedrażniące środki czystości. Tak samo kosmetyki. Drodzy Państwo, ja nie kupuję takich kosmetyków gdzieś z wyższej półki, czy nawet z niższej półki. Najczęściej albo robię sama w domu, albo są to kupione, naturalne, bez tych środków typowo chemicznych, które są bardzo szkodliwe na tarczycy, bo skóra bardzo łatwo chłonie różne toksyny i niestety to wpływa na naszą tarczycę. No i tryb życia przyjazny działaniu tarczycy, drodzy Państwo, to spokój. Chociaż łatwo powiedzieć, prawda?
wyciszenie, ufność, Bożą moc, Bożą obecność. I chciałabym zakończyć mój wykład takim pięknym fragmentem, który mi osobiście niesamowicie pomógł w tym, aby wyciszyć się w życiu, aby zwrócić uwagę na tą lepszą stronę życia, zwrócić uwagę na osoby, które wokół mnie są, zwrócić uwagę na osoby potrzebujące, co mi osobiście pomogło zredukować ilość mojego stresu. I przeczytałam w Księdze Izajasza w Starym Testamencie taką bardzo piękną obietnicę, że temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Czym jest ten umysł stały, drodzy Państwo? To umysł, który jest skoncentrowany na drugim człowieku, na okazaniu miłości, dobroci, współczucia, nie na sobie. Umysł stały to ten, który jest skoncentrowany również na Bogu, jako na Bogu Stwórcy. I to pomaga, to przynosi ulgę i to pomaga przeżywać stresy dnia codziennego. I życzę Państwu tego pokoju, tego wyciszenia, tego, abyście Państwo mogli zauważyć te dobre strony życia, że życie ma sens, tak jak tutaj na tej koszulce czytamy. Życie ma sens. Jeżeli skoncentrujemy się na tych dobrych rzeczach, nie na obgadywaniu, nie na wypominaniu krzywdy ludziom, to zobaczycie Państwo, że nawet samopoczucie, ale też i organy wewnętrzne będą znacznie lepiej pracowały. Czego życzę Państwu serdecznie i dziękuję za uwagę.